Policjanci wraz z przedstawicielami Inspekcji Transportu Drogowego w ramach akcji Miejski Przewoźnik przeprowadzili kontrolę firm przewozowych. Na terenie węzła transportowego w Tczewie policjanci drogówki wraz z przedstawicielami Inspekcji Transportu Drogowego przeprowadzili akcję pod nazwą Miejski Przewoźnik. Podczas tych działań funkcjonariusze kontrolowali firmy przewozowe, czyli kierujących autobusami, busami oraz wykonujących prywatny przewóz osób. Jaki był główny cel tej akcji? Celem jest poprawa bezpieczeństwa ogólnie tutaj nawet i pieszych, ale osób i znajdujących się w tym autobusie. Chcemy, żeby czuli się bezpiecznie, również żeby kierowcy też czuli się bezpiecznie. Chodzi tu o ogólnie poprawę bezpieczeństwa na drodze w Tczewie. Na co szczególnie zwracali uwagę mundurowi? Stan psychofizyczny kierowców, czyli chodzi tutaj o trzeźwość, posiadanie przez tych kierujących odpowiednich uprawnień, odpowiednich przy sobie dokumentów. Również wchodzi tutaj stan techniczny pojazdów, czyli czy nie ma jakichś wycieków, czy są sprawne hamulce, czy pojazd posiada odpowiednio wyposażone światła. To wszystko składa się na te bazowe, na te dzisiejsze działania i oczywiście wszystko pod względem bezpieczeństwa. No i głównie tutaj chodzi o tych pasażerów, aby czuli się też bezpieczni, będąc pasażerami. W podobnym tonie wypowiadali się też przedstawiciele Inspekcji Transportu Drogowego uczestniczący w tej akcji. Jest sprawdzenie stanu technicznego tych pojazdów, tak? Trzeźwości kierowców, ale też pokazanie obywatelom, tak? Ludziom, że kontrole są robione, sprawdzany jest stan techniczny tych pojazdów. Dla bezpieczeństwa, generalnie pasażerów, którzy jeżdżą tymi autobusami, tak? Niektóre autobusy, jak też widać po dzisiejszych kontrolach, stan techniczny nie był zadowalający, tak? Zostało zatrzymanych kilka dowodów rejestracyjnych. Kontrola autobusów i busów w ramach miejskiego przewoźnika była również podyktowana sygnałami pasażerów korzystających z transportu publicznego. W tych akurat działaniach jest także ukierunkowane skargami, które ludzie piszą, dzwonią na przy danych przewoźników, którzy wykonują dane przewozy, określają w jakieś usterki, powiedzmy, jak pani tutaj stwierdziła, że silnik, powiedzmy, jakoś inaczej chodzi, że są nieprzyswierdzone siedzenia, jakieś spaliny, które się wydzielają do środka lub na zewnątrz. No i na ten sposób tutaj działamy. Czy zatem jazda tczewskimi busami i autobusami jest bezpieczna, czy dość ryzykowna dla pasażerów? I czy są egzemplarze, którymi strach jeździć? Myślę, że mogą się czuć bezpieczni. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości policjanci zatrzymują dowody rejestracyjne. Dziś już wiemy, że na tą chwilę policjanci mają zatrzymane 4 dowody rejestracyjne w związku właśnie z nieprawidłowym stanem tutaj technicznym pojazdów. Wiemy, że były właśnie niesprawne hamulce. Wiemy, że gdzieś był wyciek płynów eksploatacyjnych. Także myślę, że wpłynie to na duże bezpieczeństwo i poprawę tego bezpieczeństwa oraz stanu również pojazdów poprawę. Spytaliśmy pasażerów na co dzień korzystających z autobusów miejskiego przewoźnika, czy czują się w nich bezpiecznie. No ja się czuję bezpiecznie, bo ja o tej porze dnia jeżdżę za dnia. Po ciemku nie jeżdżę. Bardzo dobrze się czuję. Podczas całodniowej akcji policjanci skontrolowali 46 autobusów oraz 6 busów. Zatrzymali 6 dowodów rejestracyjnych za niesprawne technicznie pojazdy. Nałożyli też 4 mandaty karne za naruszenie przepisów w ruchu drogowym.